Siemanko, cześć, witajcie w kolejnych testach, a dzisiaj troszeczkę luźniej, bardziej w formie vlogowo. Dlaczego? Dlatego, abyście wszystko dokładnie rozumieli i nie płakali. Że jest za trudno, nie rozumiecie i tak dalej, wychodzę dla was, jest to inicjatywa, tak żeby wam się po prostu może też przyjemnie oglądało, żeby to nie było wszystko takie na spięciu dupy. Co my tutaj z tyłu mamy? Bam! A więc moje stokrotki, co my tutaj mamy? Kochaniutcy, milusińscy, moi ulubieni widzowie, spójrzmy na nową gamę produktów RRC Cosmetics. Mamy tutaj serię nowych autodetalingowych produktów. No, można byłoby teraz powiedzieć chamskie lokowanie produktu u nas w dzisiejszych testach. Ten odcinek jest poświęcony temu, aby w ogóle omówić sobie te produkty, które znajdują się tutaj, jakie są to produkty i czego będziemy od nich wymagać w naszych testach, a potem będą pojawiać się kolejne odcinki testów bezpośrednio, gdzie będziemy wykorzystywać te produkty, spojrzymy na cenę, czego do tej pory w sumie dokładnie nie robiliśmy i spojrzymy na ilość zużytego preparatu. No i oczywiście na samą jakość. Ja pierdziel, ale mamy przejścia YouTube'owe. Tak naprawdę walę teraz chłopaki do was z ręki. Ale nie z tej, z prawej. Co zrobimy? Na początku przejdziemy do testu zapachów. Dlatego, że jestem człowiekiem nosem i potrafię rozpoznawać zapachy tak jak ci, którzy komponują zapachy na świecie. Wiem, że jest niewiele takich osób, jestem takim ukrytym talentem. Murarz, tynkarz, akrobata, pół człowieka, pół wariata. Dlatego też weźmiemy wszystko na nos. Powąchamy każdą z chemii, porównamy zapach do innych preparatów. Czy jest to standardowy zapach, czy może coś nas zaskoczy. A czego powinniśmy się spodziewać? Spodziewać powinniśmy się po środkach czyszczących standardowego albo bardziej intensywnego zapachu, co mogłoby świadczyć o tym, że jest bardziej skondensowany, bardziej wydajny, albo bardziej skondensowany, czyli po prostu mocniejszy. I tu na przykład w przypadku aktywnej piany bądź APC. W przypadku dressingów tutaj myślimy o zapachu, który będzie pieścił nas nos, dlatego że on bezpośrednio przecież co robi? Bezpośrednio będzie miał z nami styczność. Nie ma mnie, nie ma mnie. Bezpośrednio będzie miał z nami styczność na co dzień, dlatego że jak wysmarujecie swoje plastiki, tak, jeśli zakonserwujecie w środku i będzie gówniany zapach, no to co? Drugi raz nie wrócicie do tego samego produktu. Co my tu jeszcze mamy? Kwas na pewno jest. Quick Detailer też dobrze, jakby miał fajny zapaszek. A potem przejdziemy i zobaczymy lepkość, a właściwie nie lepkość, ani strukturę, tylko gęstość każdego z produktu, jak zachowuje się w palcach. Tutaj w przypadku dressingów, jaki jest ten dressing, czy on jest taki bardzo śliski, tak samo jak Quick Detailer. Mamy tutaj dodatkowo taki środek o tint. Tint gel to jest środek, który właściwie, moi drodzy, jest do tego, żeby sobie przyciemniać szybki, bo tam też jest potrzebna lubryfikacja, ale świetnie również z tego, co słyszałem. Ma nadawać się do glinkowania i również przetestujemy sobie ten środek jako środek pod glinkę. Może to będzie jakaś rewolucja, może jego konsystencja będzie idealna, będzie lepsza niż Quick Detaileru, bo wydaje się być on dużo bardziej żelowy. Co jest ciekawe. Godzina 21, kwatera główna, Suek TV, test nosa. Pierwszy na ogień idzie APC. Czyli po prostu APC, środek do wszystkiego, uniwersalny cleaner. Często pytacie się, czy można, dlaczego ja używam APC jako aktywnej piany, bo jeżeli nie mam zakonserwowany woskiem, a to nie jest neutralne pH, więc jest to zasadowe akurat pH, jak chodzi o APC, nie jest to kwas, jest to zasada, ma negatywny wpływ na długość wosku, w sensie, że skraca jego żywotność, ale jeżeli nie macie auta, który jest nawoskowany, bądź macie permanentną powłokę, czy tyli kwarc, bądź ceramikę, tak, to nie będzie miało wpływu i możemy to spokojnie używać jako aktywnej piany. Ten środek po prostu do tego się nadaje. Sprawdzamy zapach i konsystencję pierwszego produktu. Delikatny zapach cytrusowy. Powiem szczerze, mam porównanie do produktów myjniowych typowo. Tamten zapach potrafi być dużo bardziej duszący, a tu jest bardzo, bardzo przyjemna, wyczuwalna woń. No, fajnie się to wącha.
no może nie nasmarowałbym się tym za uszami, aczkolwiek jest bardzo przyjemny. Tutaj mamy rozrobić roztwór roboczy 1 do 8 dla lekkich zabrudzeń oraz 1 do 4 dla ciężkich zabrudzeń. Więc tego preparatu nam troszeczkę więcej idzie. Ja miałem myjniowe APC, no można tak to nazwać, tak ogólnie, bo ile można nazwać w ogóle APC bardziej myjniowe bądź mniej myjniowe. Tu chodzi tylko o albo rangę marketingową danego produktu, albo po prostu firmę, bądź inne jakieś dodatkowe właściwości, które dane APC ma, nie wiem, właśnie większe stężenie i tak dalej. Tam mieliśmy 1 do 10 i tam naprawdę był duszący zapach, więc tam po prostu było, jakby to powiedzieć, silniejsze te APC, tak? Tak to wyglądało. Pierwszy produkt, fajnie pachnie. Przechodzimy teraz do kolejnego produktu, które nie są grupowane, tak jak widzicie, grupami produktów, tak? Teraz przechodzimy do Cockpit Dressing Gloss w połysku. Wygląda jak Pure Boys Natural Look, dokładnie ten sam kolor. To również jest dressing, tylko po prostu z marki Pure Boy. Panowie, tego to ja bym się napił. Zajebisty zapaszek, raczej napił. Pożyłbym sobie gumy do rzucia. Landrynki, guma do rzucia, landrynki miętowe. Były takie ice kiedyś, cukiereczki. To jest dokładnie ten sam zapach, super zapach. Jeżeli komuś oczywiście pasują takie zapachy, dosyć słodkie, to bardzo, bardzo fajny zapach. Widać, że jest to mleczko. To nie jest forma typowo płynna, tak jak tutaj APC. APC ogólnie nie występuje za bardzo w takiej strukturze żelowej. Najczęściej jest to właśnie taki bardzo mocno wodnisty roztwór. Tutaj mamy, no, mamy bardziej zbity produkt, w sensie, że po prostu jest bardziej gęsty. Przechodzimy teraz do szamponu. Szampon, tak jak widzicie, już jest bardzo gęsty. Taki Ludwik. Jakaś taka morska bryza, ale też coś słodkiego. Pięknie też pachnie. Ciekawe, jaki jest zapach po rozrobieniu. Oczywiście sprawdzimy sobie. Forma żelowa jak najbardziej nam przypadła do gustu. Ze względu na to, że nie jest to mocno rozrobiony szampon. Bodajże K2 Express szampon to jest praktycznie taka całkowicie wodnisty produkt. No a tutaj mamy typowo fajny żelowy szampon. O neutralnym pH, to jest bezpieczny dla naszego lakieru. Shampoo ERC Cosmetics. Ogólnie wąchanie chemii no nie jest za dobrym pomysłem, tak jak mówimy o chemii czyszczącej i tak dalej. Może podrażniać wasze błony śluzowe w nosie. Powiem szczerze, że ja miałem problem właśnie przez to, że za dużo wąchałem chemii w czasie pracy i miałem tutaj zwężenia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale to tym dobra, to nie jest ważne. To będzie mówić na temat BHP pracy. Teraz przechodzimy do Active Foam, czyli aktywna piana, moi drodzy. Taki produkt półżelowy. Oj, oj, oj. Bardzo ładny zapaszek. Oczywiście znów zobaczymy, jak będzie się pienić nam ten produkt, bo to jest najważniejsze. I jak oczywiście będzie pachnieć dalej. Time dressing, dressing do opon, też forma żelowa, dosyć mocna. Kolorek, też fajne jest to, że zauważcie, że tutaj każda chemia ma inny kolor. To też jest takie dosyć autodetailingowe, tak? Wiecie, o co mi chodzi? Nie ma zapachu. Time dressing nie ma zapachu. Nie czuję. Nie ma żadnego zapachu. W sumie nie ma to znaczenia. Oczywiście umiłoby nam to praca, aczkolwiek to i tak jest dressing na opony. My za dużo nie będziemy mieli z tej styczności. A co jest fajne? Tego, że chemia ma inny kolor. Tak? Nie pomylimy się. A z drugiej strony te etykiety są tak podobne do siebie, że jeżeli nie byłoby innych kolorów tej chemii, to wtedy naprawdę mógłby być problem. I przechodzimy teraz do Lacquer Detailer. Tak jest dokładnie napisane. Czyli po prostu quick detailer. Forma nie jest mleczka, płynna, słyszycie? Ale fajny zapach. Świeży bardzo. Trochę, no nie pachnie jak babcia. Jak jakieś perfumy.
Jakieś damskie perfumy. Delikatne takie damskie perfumy, ale związane bardziej z jakby czynnikami takimi naturalnymi niż jakąś chemią. Syntetyczny Click Detailer. Zobaczymy, jak ochroni nasz lakier i czy będzie tak dobry jak chociażby Somax BSD. Brilliant Shine Detailer. Tamten Click Detailer to już jest przeszedł praktycznie do historii. Tyle osób się nim zachwyca. Teraz Cockpit Dressing Mat. Tutaj mieliśmy wersję bardziej zbitą, tak? Bardziej gęstą, w połysku, a tutaj mamy bardziej w formie mleczka, ale matową. I tutaj równie dobrze by było, no to jest środek, no nie oszukujmy się, do środka, tak? Cholera! No gdzieś to mam. Co ja takiego jadłem ostatnio? Piłem. Awiwę. No nie, to nie jest awiwa. To nie jest awiwa, to nie jest szampan. Ale coś blisko. Tak jakby jabłuszko trochę. Coś takiego. Chemiczne jabłuszko. Fajnie pachnie. Fajnie. Świeżo. No i co tutaj więcej dodać? No tak jabłuszkowacie, jabłuszkowacie. Nie, może jakieś żelki takie jadą ostatnio, nie wiem. Przechodzimy teraz do preparatu, do felg, typu krwawa felga. Jak powinien pachnieć? No chyba tak jak pierwowzór Ironix, bądź inne środki tego typu pokroju. Na przykład Teufel żel, Alu Teufel. Zielony preparat, który też jest w formie żelu. K2 też jest dosyć rozwodniony mocno, to nie jest forma żelu, ten proton. No ale też gdzieś tam ten zapach się przebija, taki standardowy. No, jest, zgniłe jajo. To jest dokładnie ten zaparzek. Wali z gniłym jajem. Jeżeli wiecie, jak wali zgniłe jajo, to wiecie, jak pachnie ten preparat. Jest to preparat do czyszczenia, neutralne pH, stwarza po prostu ten wizerunek na feldze wtedy, kiedy tą lotną rdzę, te wszystkie elementy piłki, opiłki metalu po hamulcach i tak dalej są rozpuszczane, są rozluźniane, to po prostu pojawia się krwawy osad. I przechodzimy teraz do naszego lubrykantu, do naszej glinki. Pomarańczowy? Mógłby pomarańczowo pachnieć, co? Bardzo delikatnie pachnie. I powiem szczerze, że może jakiś lekki cytrus. Bardzo, bardzo lekki cytrus. Nie jest to intensywny zapach. No i forma, tak jak mówiliśmy wcześniej, dosyć mocno żelowa. Nasza chemia została obwąchana. Powiem szczerze, tak jak wcześniej mówiliśmy, no przystępnie to wygląda. Wygląda to dobrze, nie wygląda to w żaden sposób odpychająco. Profesjonalne etykiety, ładne butelki, tak? Każdorazowo mamy tą samą wielkość, tak? Tutaj nie występują preparaty w tym przypadku, przynajmniej w tym momencie. Możliwe, że w przyszłości tak będzie. Nie wiem, nie jestem wróżbitą Maciejem. Wszystkie są oczywiście tej samej wielkości, tak jak mówiłem. No i tu mamy napisane highest quality. Dokładnie tutaj. Właśnie to sprawdzimy. Czy jakość, cena tych produktów będzie na nas odpowiednia? Ale to już bezpośrednio w polu autodetailingowej walki, czyli bezpośrednio w starciu z samochodem, karoserią, plastikami, innymi elementami. I tym małym wstępem zapraszam Was na bardziej dynamiczną, szybszą, pogrupowaną w pary formę testów. To znaczy nie będziemy testować pojedynczych produktów, tylko będziemy je testować w sposób następujący. Na przykład aktywna piana i quick detailer. W sensie tak, aby pokazać, które produkty siebie przenikają i które produkty będą potrzebne nam do danego procesu. Nie mamy tutaj wszystkich produktów, które są potrzebne do procesu pełnego autodetailingowego, ale to byłaby po prostu, nie wiem, siatka, wielka masa, tak, bo oprócz pas poleckich do metalu, innych środków jeszcze do szybki, tysiąca innych wosków powłok permanentnych i tak dalej, i tak dalej. No byłoby tego naprawdę dużo. Na ten moment linia RRC Cosmetics składa się dokładnie z tych produktów i te produkty będą wykorzystywane w naszych odcinkach, chyba że będziemy potrzebować czegoś dodatkowego, to wtedy czymś się tam będziemy zaspokajać na bieżąco. Tymczasem zapraszam Was do sprawdzenia kolejnych odcinków testów i przekonamy się, ile wydaliśmy na dany autodetailing, czyli ile tej chemii po prostu musimy zużyć, dodatkowo patrząc na jej jakość i przyjemność w pracy. Do kolejnych odcinków. Cześć i do zobaczenia. Piona.